Za nami niezwykły, pełen duchowych przeżyć weekend w Krakowie. W dniach 24 i 25 sierpnia w Tauron Arenie odbyło się coroczne wydarzenie Chwała Mu, które zgromadziło 20 tysięcy wiernych, pragnących oddać cześć i uwielbienie Jezusowi. Koncert rozpoczął się między innymi nowymi aranżacjami znanych pieśni uwielbienia w wykonaniu solistów, chóru oraz orkiestry. Zaprezentowali zarówno spokojne utwory, ale nie zabrakło także mocniejszego brzmienia muzycznego i niejednokrotnie poderwali publiczność do tańca. W sobotę uwielbienie poprowadziła również Maja Sowińska. Maja wraz z mężem Krzysztofem to bezkompromisowi ewangelizatorzy i artyści sięgający po najmocniejsze formy przekazu, style i gatunki. Poza nieustanną modlitwą, która w sumie trwała ponad 12 godzin, w Tauron Arenie można było zwiedzać stoiska m.in. chrześcijańskich wydawnictw, gadżetów czy produkcji The Chosen. Podczas obu wieczorów wydarzenia Chwała Mu na zakończenie odbyła się modlitwa o uzdrowienie, którą poprowadził Marcin Zieliński. Marcin, lider uwielbienia, od lat prowadzi wieczory uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie. Chciałbym, żebyśmy jeszcze przez chwilę byli dla siebie mili. Mam nadzieję, że to nam starczy w ogóle do końca dzisiejszego dnia i nie tylko. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby się nawzajem przywitać, jeśli jesteś, siedzisz koło kogoś, a pewnie siedzisz koło kogoś, bo jest nas trochę. To powiedz o sobie po prawej, po lewej stronie, dobrze, że jesteś, fajnie, że usiadłeś koło mnie. Mogę dodać od siebie, będąc tam osobiście, było to niesamowite doświadczenie modlitwy i uwielbienia. Marcin, chciałam cię zapytać o refleksję Pochwała Mu. Trzeba dużo spać na pewno, bo jeszcze się nie wyspałem chyba, pochwała mu, ale tak zupełnie na poważnie. No, jesteśmy bardzo poruszeni tym rokiem w Krakowie. Było to wydarzenie nieco inne niż rok temu we Wrocławiu i nawet w Łodzi. Wróciliśmy do hali sportowej, więc pomyśleliśmy sobie, że to jest chyba dobry pomysł, bo jednak mimo, że stadion jest ogromny, wielki i pomieści wielkie tysiące ludzi, to jednak chyba trochę trudniej jest skupić uwagę ludzi przez 6 godzin, a jednak 6 godzin modlimy się na chwałę mu. Więc wróciliśmy do hali z nowym pomysłem, z nowymi aranżacjami starych hymnów chrześcijańskich, co myślę było przepięknym doświadczeniem tego, że mamy naprawdę w historii, w tradycji Kościoła tak piękne stare hymny, którymi często nie doceniamy modlitwy, bo tworzymy nowe pieśni, tworzymy nowe jakieś kompozycje, a mamy naprawdę w skarbcu Kościoła wspaniałe hymny, które odnowiliśmy, więc to było, wiem, że bardzo poruszające dla ludzi. Po drugie, weszliśmy w koncepcję 2 dni wydarzenia, trochę przez przypadek, bo wiedzieliśmy, że chętnych będzie więcej niż ludzi, którzy się zmieszczą na jeden dzień na halę, mimo że to była największa hala w Polsce, Tauron Arena w Krakowie. No i tak niby przypadkiem doświadczyliśmy tego, jak naprawdę zaczynając modlitwę w sobotę, szliśmy przez cały dzień i zaczynając ją w niedzielę, nie czuliśmy, jakbyśmy zaczynali wydarzenie od nowa, ale kontynuowaliśmy coś, co trwało przez poprzedni dzień. Także ta modlitwa po prostu płynęła i zaczynając niedzielę naprawdę mieliśmy poczucie, że już jesteśmy tak głęboko w bliskości Pana Boga i to było na pewno piękne doświadczenie. No nie mówiąc też o tym, jak wiele wiadomości dostałem od różnych ludzi i związanych z mediami i związanych z różnymi właśnie sferami życia społecznego i od piłkarzy, dziennikarzy, tancerzy, aktorów, których wszyscy gdzieś tam pewnie dobrze znają, ludzi bardziej i mniej związanych z Kościołem i wszyscy mówili: Marcin, dzięki Ci i dziękuję Wam za to wydarzenie, bo doświadczyłem oczyszczenia, spotkania z Bogiem. Wcześniej ktoś pisał, nie chodził do kościoła, a teraz ma taki pokój w sercu, że wie, że Jezus daje pokój w sercu i chce szukać wspólnoty, miejsca do wzrostu. Także to wszystko są owoce tego czasu w Krakowie. No i muszę cię zapytać, czy kolejne chwała mu będzie, kiedy będzie, możemy się spodziewać jakichś informacji w najbliższym czasie?
Tego nie wiemy. Nie wiemy, kiedy Pan Bóg wróci i nie wiemy, kiedy Pan Jezus, no właśnie, nas zaskoczy, bo nas zaskoczy i tak samo myślę, że data chwała mu i miejsce też nas zaskoczy, jeśli będzie, bo my nigdy nie wiemy tak naprawdę po wydarzeniu, co się będzie działo z prostej przyczyny. To jest tyle pracy, tyle wysiłku, ponad pół roku pracy, naprawdę codziennej pracy wielu ludzi, a więc póki co odpoczywamy, no i jak dostaniemy zielone światło i stwierdzimy, że robimy, to na pewno damy znać. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w tym wydaniu. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejny piątek o 18:30.